Także witam serdecznie wszystkich na kolejnym naszym wykładzie z cyklu wykładów zatytułowanych Poselstwo do ostatniego pokolenia. Dzisiejszy wykład zatytułowany będzie Powrót do Edenu. Zanim jednak rozpoczniemy nasze studium, chciałbyśmy powstali, ja uklęknę, poprosimy o szczególne błogosławieństwo dla nas wszystkich, dla tego wykładu. Drogi Boże i Ojcze w niebie, jakżeż dziękujemy Tobie za kolejny dzień życia, za kolejną możliwość, jaką pragniesz nam dać objawienia Twojej woli względem nas, Twojego wspaniałego planu dla nas, jaki przygotowałeś jeszcze przed założeniem świata. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które tak precyzyjnie objawia nam ten plan, a nade wszystko objawia nam Ciebie, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, jako naszego Pana i Zbawcę. Chcemy Cię zaprosić teraz przez Ducha Świętego, abyś był obecny, abyś wpłynął na nas, abyś namaścił nasze uszy do słuchania, moje usta, aby przekazały jak najczytelniej to poselstwo i abyśmy poprzez to, że możemy tutaj być dzisiaj, mogli jeszcze bardziej przybliżyć się do Ciebie. A prosimy o to wszystko w zasługach Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Powrót do Edenu. Chrześcijaństwo jest religią w drodze powrotnej do Edenu, do domu. My wszyscy wracamy do domu. My wracamy do warunków, jakie panowały pierwotnie. Dlatego zanim poczynimy te kroki, dobrze by było, abyśmy powrócili do samych korzeni, do samych początków. Pierwszy tekst, który chciałbym zacytować, gdzie czytamy, że ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. I wtedy stał się człowiek istotą jaką? Istotą żywą, istotą żyjącą. Bóg stworzył człowieka i Bóg stworzył mu warunki do życia. W kolejnych wierszach z pierwszej Księgi Mojżeszowej, tam z drugiego rozdziału czytamy, że potem zasadził Pan ogród w Edenie na wschodzie i tam umieścił człowieka, którego stworzył i sprawił Pan Bóg, że wyrosło ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania, dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. W innych tłumaczeniach ogród Eden przetłumaczony jest jako sad. Czyli Bóg umieścił człowieka w sadzie, gdzie były drzewa. Czytamy, jakie tam były drzewa. Eden w języku hebrajskim znaczy rozkosz. Bóg umieścił człowieka w miejscu rozkoszy. Umieścił go w sadzie, gdzie było wiele drzew owocowych. I tutaj czytaliśmy o tych drzewach. Jedne miłe dla oczu, przyjemne, inne do spożywania, prawda, owoców z tego drzewa. Inne to drzewo życia. I jeszcze drzewo poznania dobra i zła. I czytamy, że wziął Pan Bóg człowieka i osadził go tam w ogrodzie Eden w jakimś konkretnym celu. Po to, aby co? Uprawiał go i strzegł. Dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Ale z drzewa poznania i dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I co się stało? Znamy tą historię, prawda? Człowiek nie sprostał Bożym wymaganiom, Bożemu pragnieniu, aby człowiek był wierny i posłuszny Bożym wymaganiom. I w związku z tym doszło do tego, że Bóg
jak czytamy już w trzecim rozdziale, wierszu 23 i 4, odprawił go z miejsca rozkoszy, z tego wspaniałego sadu owocowego, aby uprawiał teraz ziemię, z której został wzięty, i wygnał Bóg człowieka na wschód od tego miejsca rozkoszy Edenu i tam umieścił cheruby płomieniste i miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Takie były początki. Takie były niesamowite możliwości, wspaniała perspektywa, która otworzyła się przed człowiekiem. Ale człowiek nie był wierny Bożym wymaganiom. I dlatego dzisiaj, jako chrześcijanie, jesteśmy cały czas w drodze powrotnej do domu, bo chrześcijaństwo jest religią w drodze. W pierwszym liście do Tesaloniczan, tam w 5 rozdziale, wierszu 23 i 24, czytamy, że sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla mnie ten tekst jest takim bardzo szczególnym, dlatego że w tym wierszu mamy wspaniałą obietnicę. Pomimo tego, że Bóg wyprawił człowieka z ogrodu rozkoszy, to jednak pozostawił mu wspaniałą obietnicę powrotu. Sam Bóg, czytamy, w zupełności poświęci. Co to znaczy? Co znaczą te słowa? Tutaj słowo holoteles w języku greckim, przetłumaczone jako zupełności, znaczy również wykończony, doskonały. Że to Bóg doskonale co zrobi? Poświęci. Co to znaczy? To znaczy, że odłączy nas jako poświęconych Panu, poświęconych Bogu. Doskonale oddzieli nas i odłączy nas dla konkretnego celu. A cały duch w języku greckim znaczy to również zupełny, nienaruszalny, całkowity, w dobrym stanie. A więc duch wasz, dusza i ciało, jako to ciało somatyczne, ta materia również, czytamy, może być zachowana w doskonałym stanie. I dlatego Bóg mówi, że Bóg to uczyni i zachowa to ciało, duszę i ducha w doskonałym stanie. Bez nagany, czyli bez zarzutu. Słowo tereo, przetłumaczone jako zachować, znaczy również co? Czuwać nad czymś, pilnować, strzec, przestrzegać, stosować i dochować. Czyli Bóg, zobaczcie, co zrobi w naszym życiu? Sprawi, że to, co otrzymujemy jako w wyniku Bożej obietnicy danej nam, my dochowamy to w takim stanie, jakim Bóg dzisiaj pragnie nam to dać. Inny tekst ze Starego Testamentu, który już wcześniej zacytowany był, jeszcze raz pozwolę go zacytować. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby co zrobił? Go tam? Co robił? Uprawiał i strzegł. To słowo strzegł w języku hebrajskim szamar znaczy, tak jak czytaliśmy w Nowym Testamencie, zachować, czuwać, pilnować, strzec, chronić, przestrzegać, mieć w pieczy, ale również co? Ratować życie. Chciałbyśmy mieć świadomość, że człowiek w ogrodzie Eden miał konkretne zadanie do wykonania. On miał tam strzec, ale czego miał strzec? Bezpieczeństwa. Miał chronić, strzec bezpieczeństwa czego? Tego miejsca. Tego, co tam było, prawda? Te wspaniałe drzewa, które wydawały owoce. Widzicie? To samo słowo, które mamy tutaj przetłumaczone jako zachować, bez nagany.
Inny tekst z Objawienia, 16 rozdziału. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Ten tekst mamy już przed ostatniej pladze, czyli w wydarzeniach, które będą miały miejsce na krótko przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. I Bóg co mówi wtedy do swojego ludu? Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje. Czego pilnuje? Szat swoich, aby nie chodzić nago. A więc to jest to samo, co te same słowa Bóg kieruje tutaj, które kierował już wcześniej w Edenie do naszych pierwszych rodziców. Pracuj i co? I strzeż. Prawda? Pracuj i strzeż, czyli zachowaj, czuwaj. Prawda? Czuwaj, zachowaj, bez nagany. Co miał zachować bez nagany? Tak jest. Tą świetlaną szatę niewinności, którą Bóg przyodział człowieka na samym początku, czyli w tą szatę sprawiedliwości Bożej. On miał czuwać, on miał jej pilnować. Prawda? To jest nic innego, jak ta szata, jak tym, co Bóg zaopatrzył człowieka. To jest to życie, które Bóg im dał. I tego miał pilnować, tego miał strzec. I teraz my tu w Objawieniu czytamy, na krótko przed przyjściem Jezusa, że człowiek znowu przyodziany jest w tą szatę. Prawda? W szatę sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. W Jego życie. I teraz Bóg mówi, już o to przychodzę. Prawda? Czuwaj i pilnuj. A więc czyń to samo. Nie dopuść, aby utracić życie. To w tym przypadku to cenne życie, które Bóg daje człowiekowi za drogą cenę zapłaconą krwią Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On tego dokona. Czyli zobaczcie, ten tekst, co zawiera w sobie? Obietnicę, że Bóg tego dokona. To Bóg pokoju w zupełności poświęci nas i sprawi, że cały duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany. To jest obietnica. I teraz, aby ona stała się naszym udziałem, co my musimy ze swojej strony uczynić? Lubię często posługiwać się tym przykładem. Gdy patrzę na te ściany, na kolor tych ścian, to w jakim kolorze one są? Prawda? A ja gdybym powiedział, że są w kolorze czerwonym, byłoby to prawdą? Nie byłoby to prawdą, prawda? Ale gdyby Chrystus teraz był, Bóg był tu na tym miejscu i powiedział, te ściany są w kolorze czerwonym, byłoby to prawdą? Byłoby to prawdą. Dlaczego? Bo gdy Bóg wypowiada słowa, w tym przypadku ściany są koloru czerwonego, to w tym samym momencie te ściany stają się jakiego koloru? Czerwonego. To jest to, pamiętacie, kiedy Jezus szedł po morzu, po wodzie. Piotr mówi, Panie, ja też bym chciał. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Powiedział jedno słowo i w tym słowie zawierała się moc do chodzenia po wodzie. Powiedział, chodź. I Piotr chodził. Widzicie? Dlaczego? Bo uwierzył temu słowu. Gdy my uwierzymy temu słowu, to Bóg rzeczywiście zachowa nas bez nagany na przyjście Pańskie. On tego dokona. Zobaczcie, to jest obietnica. Kiedy tego dokona? Kiedyś, w dalekiej przyszłości? Nie, teraz. Teraz, kiedy te słowa kieruje do was i wy z wiarą przyjmiecie je, w tym momencie już Bóg co zachowuje was bez nagany. W liście do Koryntian Paweł mu pisze, mając wtedy tę obietnicę umiłowani, co zróbmy? Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Widzicie? Mając tę obietnicę, jeśli mamy tę obietnicę, uchwyciliśmy się tej obietnicy, to teraz co powinniśmy zrobić?
prawda? Widzicie, obietnica znaczy nakaz, wezwanie. Czyli za tym idzie Boże wezwanie. Do czego? Do oczyszczenia. To słowo przetłumaczone jako oczyścić znaczy również uzdrowić. Dopełniając, czyli dokonując, w pełni uskuteczniając. Bóg tego dokona. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, wierszu 26 czytamy, i rzekł Pan Bóg, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to co? To żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz. Jeżeli pilnie słuchać będziesz, hebrajskie słowo szama znaczy słuchać z uwagą, z zainteresowaniem, aby rozumieć to i zgodzić się z tym i być posłusznym temu. Nie wystarczy tylko co? Słuchać, ale trzeba pilnie, z uwagą i zainteresowaniem słuchać. Wierzę, że to będziemy teraz czynili. Będziemy słuchać tego poselstwa z wielkim zainteresowaniem po to, aby się co? Z tym zgodzić i być temu posłusznymi. Bo wtedy co stanie się? Wtedy żadna choroba nas co? Nie dotknie. I Bóg mówi, widzicie, jeżeli będziemy to czynić, to co za tym pójdzie? Strzec będziemy. Widzicie, znowu mamy to samo słowo. Znowu mamy to słowo strzec. Widzicie, które przetłumaczone jest tutaj jako szamar. Co znaczy zachować, pilnować, strzec, chronić. Jeżeli pilnie będziemy słuchać, to za tym pójdą czyny. Będziemy to zachowywać w swoim życiu. Widzicie? Szama, słuchać z uwagą, a tam było szamar, czyli strzec, zachowywać. Jedna literka. Widzicie? Przejście z pilnego słuchania do czynienia. Jeśli będziesz czynić, strzec wszystkich przepisów, to żadną chorobą, którą dotknąłem, hebrajskie słowo, tu przetłumaczone jako dotknąć, znaczy dopuścić. Bóg nie dotyka nikogo chorobą. Ale Bóg co? Bóg dopuszcza. Jeśli co? Jeśli nie słuchamy pilnie. I za to nie idą pewne czyny. A więc będziemy studiować poselstwo zdrowia, ale w połączeniu, czy w kontekście trzeciego poselstwa anielskiego. Duch proroctwa pisał tak. 10 grudnia 1871 roku pokazano mi, że reforma zdrowia jest częścią dzieła, jakie ma przygotować lud na przyjście Pana. Jest tak ściśle złączona z trzecim poselstwem anielskim, jak ręka z ciałem. Poselstwo zdrowia tak ściśle połączone jest z poselstwem trzeciego anioła, jak ręka z ciałem. Reforma zdrowia jest ściśle złączona z trzecim poselstwem, lecz nie jest samym poselstwem. Bo jakie jest poselstwo trzeciego anioła? Do czego prowadzi poselstwo trzeciego anioła? Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań. Jeśli będziesz pilnie przestrzegał wszystkich moich przepisów. Prawda? A reforma zdrowia jest tym narzędziem. Nie jest samym poselstwem, ale jest tym, które co? Doprowadzi nas do zrealizowania tego poselstwa trzeciego anioła. Wyjaśnienie prawa naturalnego i nakłanianie do zachowania go, by przygotować lud na przyjście Pańskie, jest dziełem, jakie spełnia poselstwo trzeciego anioła. A więc jakie poselstwo? Jakie dzieło spełnia to poselstwo? To będziemy robić. Wyjaśnienie prawa naturalnego i nakłanianie do zachowywania. Dzisiaj będę chciał wyjaśnić wam
pewne prawa naturalne, pewne prawa natury i nakłaniać was do ich zachowywania. A więc przeczytajmy. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem: jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on będzie pić samo czyste wino gniewu z kielicha jego gniewu. A więc co mamy tutaj w tym poselstwie, na wstępie tego poselstwa trzeciego anioła? Postawienie posągu zwierzęciu. I to jest to, pamiętacie z poprzednich wykładów, mówiliśmy o tych trzech okresach, że w drugim okresie będzie postawienie po zwierzęciu posągu. I jak kończy się to, co już wspomnieliśmy? Przestrzeganiem przykazań, wiernością, Bożym zasadom. Jak kończy się ten okres? Przyjściem Pana Jezusa. Ale zobaczmy, między postawieniem posągu zwierzęcia a przyjściem Jezusa mamy dopełnienie gniewu Bożego w postaci wylania siedmiu ostatecznych plag. Pierwszy okres natomiast, pamiętacie, skupiał się na czym? Na oddaniu Bogu chwały. W jaki sposób? Czy jecie, czy pijecie, cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Czyli poselstwo, które Bóg dzisiaj nam daje, ma na celu przede wszystkim oddanie Bogu chwały. To jest to najważniejsze, czego Pan Bóg pragnie z naszej strony, a z drugiej strony przygotowanie nas na ten okres. Okres wielkiego ucisku, abyśmy mogli ten czas przetrwać. Zatem zobaczmy, czy nie daje to reformie zdrowia znaczenia, jakiego nie miała ona wcześniej? Gdy reforma zdrowia została dana ludowi Bożemu, była określona jako środek służący przygotowaniu wierzących do czego? Do przemienienia. I to, moi drodzy, taki jest sens reformy zdrowia i tak musimy dzisiaj rozumieć reformę zdrowia. Jako Boży czynnik, czy Boże narzędzie do przygotowania nas na przemienienie. Najważniejsze i największe zamierzenie ma być dokonane dzięki reformie zdrowia, to przygotowanie ludu Bożego na przemienienie. Jednak zanim zostaniemy przemienieni, pamiętacie, kiedy Chrystus przyjdzie, to będziemy musieli przejść przez siedem plag ostatecznych. A jeśli krew człowieka jest tak nieczysta i skażona, to czy będzie on w stanie przetrwać ten czas, gdy powietrze przesiąknięte będzie zarazą? A wiecie, kiedy te słowa zostały wypowiedziane? W 1893 na jednym z wykładów, czy kazań wygłoszonych na generalnej konferencji, Alonzo Jones już wtedy o tym mówił. Ponad 100 lat temu. A dzisiaj? Zobaczcie, ostatni raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. 28 tysięcy Polaków umiera. Jak to się dzieje? Podczas spalania śmieci emitujemy do atmosfery pyły, które odkładając się w glebie powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi. Tlenek węgla trujący dla ludzi i zwierząt, tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. Czasami zastanawiamy się, dlaczego tak chorujemy, nawet jako wierzący.
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są produktami ubocznymi procesu niecałkowitego spalania i są wszechobecne w naszym środowisku. Wszyscy jesteśmy na to jakby skazani. Ich źródłem, zobaczcie, jest działalność człowieka. Są one składnikiem m.in. spalin samochodowych, szczególnie silników dieslowskich oraz dymu tytoniowego. I teraz, jeśli chodzi o osoby niepalące, które nie spędzają zbyt dużo czasu w obecności palaczy tytoniu lub w atmosferze niezanieczyszczonej spalinami samochodowymi, bo tacy są, głównym źródłem tych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zazwyczaj może być co? Pożywienie. Jakie? Smażone, pieczone, różne grillowane produkty żywnościowe. To jest jeden z czynników. Ale spójrzcie na inny. Widzieliście kiedyś coś takiego? Te zdjęcia zostały zrobione w tym samym czasie, w różnych miejscach. Kiedyś nie rozumiałem tych słów, które Pan Jezus powiedział, że będą znaki na niebie, a na ziemi lęk narodów. Widzicie? Tak zwane chemoślady. Słyszeliście o czymś takim? Co to takiego? To, co ludzie widzą, gdy leci samolot i wypuszcza takie smugi, to chemoślady, homo, ponieważ substancje emitowane z tych samolotów zostały zbadane przez kilka różnych laboratoriów na całym świecie. I okazuje się, że zawierają one dość dziwną mieszaninę składników, na którą najczęściej składają się bar, dwubromek etylenu, nanocząsteczki, aluminium, silikon. Taki bar na przykład to substancja radioaktywna. Dwubromek etylenu, środek toksyczny, strasznie rakotwórczy. To wszystko my wdychamy z powietrzem. Nanocząsteczki aluminium, prawda? Które znajdują się jako zanieczyszczenia w układzie krążenia w związku z chorobą Alzheimera. Kiedyś takich chorób nie było. Aluminium zakwasza i zasala glebę, zmniejsza wysokość plonów, wprowadza toksyczne reakcje do łańcucha pokarmowego. Nanocząsteczki mają jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ na zwierzęta, na ludzi, którzy je przyswajają. I my to wszystko wdychamy. I zobaczcie, jaki ma to wywiera wpływ, również depresyjny wpływ na nasze tkanki mózgowe. Dwubromek etylenu jest strasznie toksycznym środkiem owadobójczym i odkażającym. Silikon, jako popularny metaloid, łączony najczęściej z przemysłem komputerowym, produkcją telefonów komórkowych. I teraz my wszyscy, czy to ludzie wierzący, czy niewierzący, wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. A więc jak się uchronić dzisiaj? Czy jest możliwe uchronić się przed tym wszystkim i nie chorować? Czy jest możliwe? Myślę, że jest to pytanie, na które warto zadać odpowiedź. Ellen White napisała, że Bóg działa na rzecz swojego ludu. On nie chce, aby pozostawali oni bez środków zaradczych. A więc Bóg, zobaczcie, przewidział, że tak będzie i już zawczasu, co zrobił? Przygotował pewne środki zaradcze dla nas. Przywraca on nam co? Jakie to są środki? Przywraca nam dietę daną pierwotnie człowiekowi. Ich dieta ma składać się z pokarmów sporządzonych ze składników przez niego dostarczanych. Będą to więc owoce, ziarna, orzechy, lecz będzie się także używać rozmaitych korzeni. Widzicie? Bóg przewidział i Bóg poczynił ku temu, co? Pewne środki. Bóg zamierza nakłonić ludzi dzisiaj do spożywania owoców,
jarzyn, zbóż, a więc do takiej diety, jaką przeznaczył naszym pierwszym rodzicom. Czyli pierwotna dieta jest dzisiaj antidotum, czy lekarstwem na te wszystkie choroby wynikające z zatrutego powietrza, zatrutej żywności, gleby. Pan zamierza skierować swój lud z powrotem do żywienia się owocami, jarzynami i zbożami. Z powrotem. A więc mamy na myśli co? Raj. Z raju do raju. Mieliśmy powrót do raju, powrót do Edenu. A więc zobaczmy. Pierwszy okres. To jest okres, kiedy lud Boży był w raju. Czyli ten i tam był ten pierwszy sposób życia. Te pierwsze jakby środki służące do życia. Pamiętacie? Czytaliśmy. Umieścił Bóg człowieka w sadzie, gdzie były co? Drzewa owocowe. A więc owoce jako ten najlepszy dla człowieka pokarm. Kolejny okres, o którym Biblia wspomina, czyli drugi, ten okres od upadku do potopu, gdzie jedzenie mięsa jest kazane, ale dopuszczone są oprócz owoców jeszcze co? Jarzyny do jego diety. Kolejny okres, trzeci od potopu do wyjścia z Egiptu, gdzie Bóg oprócz jarzyn, owoców dopuszcza jeszcze spożywanie czego? Mięsa. Czwarty okres, od wyjścia z Egiptu do wejścia do Kanaanu, gdzie jedzenie mięsa jest zakazane, gdzie Bóg daje mannę, pokarm z nieba, ten najlepszy chleb z nieba. Piąty okres, o którym Biblia wspomina, ten okres od wejścia Izraela do Kanaanu aż do roku 1844, dość długi okres czasu, gdzie jedzenie mięsa jest znowu jest dozwolone. No i szósty okres, od roku 1844 do powrotu Jezusa Chrystusa, gdzie jedzenie mięsa jest zakazane. I co mamy? Tylko owoce i jarzyny. I następny, siódmy okres, gdzie Bóg, kiedy Chrystus przyjdzie z powrotem, sprowadzi nas do miejsca rozkoszy, gdzie będziemy tylko spożywali owoce. A więc zobaczmy. Z raju do raju. Czyli mamy drugi, czwarty, szósty okres, gdzie jedzenie mięsa jest zakazane, tylko w trzecim, prawda? I w piątym okresie jedzenie mięsa jest dozwolone. I teraz przejdziemy przez wszystkie te okresy. Prawda? Bo jesteśmy gdzie? Jesteśmy w drodze powrotnej do domu, do raju, do Edenu. A więc mamy pierwszy okres. Potem rzekł Pan Bóg, oto daję wam wszelką roślinę. Tutaj, no właśnie, Bóg mówi, daję wam wszelką roślinę wydającą na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Czyli oprócz, zobaczcie, drzew wydających owoce, które mają w sobie nasiona, Bóg jeszcze co mówił? Jako pokarm daje? Wszelką roślinę. W języku hebrajskim znaczy to rośliny zielone, trawa zielona. Czyli wszystko zielono-liściaste. Owoce i wszystko zielono-liściaste. To jest ta pierwotna dieta. Ta idealna dieta dla człowieka. Najlepsza dieta. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść. Kolejny wiersz teraz mówi, że zwierzętom oprócz tego, co Bóg dał człowiekowi, dał jeszcze, jak czytamy, wszystkim dzikim zwierzętom, wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, których jest tchnienie życia, daje pokarm, na pokarm wszystkie, zobaczcie, rośliny.
Wszystkie rośliny. Biblia Gdańska tłumaczy to jako wszelką jarzynę ziela, czyli warzywa. Człowiek nie spożywał warzyw, ale zwierzęta oprócz roślin, prawda, czy liściastych i owoców spożywali jeszcze warzywa. Chcąc wiedzieć więc, jakie pożywienie jest najlepsze dla nas dzisiaj, to co musimy robić? Musimy studiować pierwotny plan diety, jaki Pan Bóg dał ludziom. Ten, który stworzył człowieka, najlepiej zna jego potrzeby, dał Adamowi odnośnie odżywiania się doskonałe wskazówki. Doskonałe wskazówki dał. A więc co musimy robić? Studiować pierwotny plan diety dla człowieka, jaki Bóg dał. Tam mamy zawarte doskonałe wskazówki. Jakie to są te wskazówki, które Bóg daje? Drugi okres, mówiliśmy, gdzie czytamy już w trzecim rozdziale, a do Adama, już po upadku w grzech, Bóg rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz czym? Zielem polnym. Co to takiego? Komentarz ducha proroctwa do tej wypowiedzi Pisma Świętego. Gdy człowiek opuścił raj i dla swego wyżywienia pod przekleństwem grzechu miał uprawiać ziemię, to co otrzymał? Zezwolenie, na mocy którego mógł również spożywać ziele polne. Czyli to, co ma w sobie ziele, czyli zielone liście, ale też również co? Polne, czyli to, co jest w ziemi, czyli wszystko, co jest zielone, ale w ziemi ma swój korzeń, który jest jadalny. Marchew, pietruszka, seler, wszystko, prawda? To, co dzisiaj, to Bóg zezwolił. Przed potopem nie zezwolił Pan Bóg ludziom spożywać mięsa. Życzeniem jego było, by ludzie wyłącznie odżywiali się czym? Płodami ziemi. Aby tym się żywili. To był pierwotny plan. Ten najlepszy, ten doskonały plan dla człowieka. A więc zobaczcie, ten wykres pokazuje nam, jaki był przeciętny wiek człowieka przed potopem. 912 lat. Kiedy ludzie nie mieli czego spożywać? Nie mieli spożywać mięsa. Pokazano mi, że Bóg nigdy nie chciał, aby ludzie jedli mięso. Nigdy. Czy dzisiaj chce? Nigdy. Ani jeden kawałek mięsa nie może dostać się do naszego żołądka. Dlaczego? Bo jedzenie mięsa jest jakie? Jest nienaturalne. Jest nienaturalne. Jest niezgodne z naturą. No ale Bóg zezwolił jeść mięso. To jak to się ma? Kiedy Bóg mówi nienaturalne, to jaką naturę człowieka ma na myśli? Proszę? Tą nową naturę w Chrystusie, którym człowiek otrzymał pierwotnie. W stanie grzechu, czyli w stanie pożądliwości, kiedy człowiek domaga się jedzenia mięsa, to Bóg co robi? Zezwala. Chcesz jeść? Proszę. Bo człowiek nowonarodzony, który ma nową naturę w Chrystusie, nie będzie jadł mięsa, bo dla niego jedzenie mięsa jest nienaturalne. Mieszkańcy Starego Świata byli nieumiarkowani w jedzeniu i piciu. Pragnęli pokarmów mięsnych, chociaż Bóg nie dał im zezwolenia na spożywanie mięsa. Widzicie? Dlaczego spożywali? Bo pragnęli. Jeśli pragniesz, proszę bardzo, możesz wszystko.
Bóg nie zabrania nam. Ale pierwotnie Bóg nie dał zezwolenia na spożywanie mięsa. Trzeci okres. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny daje wam wszystko. Czyli teraz Bóg co? Jakby zezwala, czy daje dopust na jedzenie mięsa. Dlaczego? Bóg dał naszym pierwszym rodzicom pokarm jarski do jedzenia. Odbieranie życia jakiemukolwiek stworzeniu było przeciwne jego planowi. Śmierci nie było w raju. Owoce drzew rajskich stanowiły pokarm, jakiego potrzebował. Takiego pokarmu potrzebujemy. Jeśli pragniemy innego, to tylko dlatego, że co? Pożądamy go. Nie dlatego, że potrzebujemy. Pamiętacie? Dlaczego po potopie Bóg zezwolił jeść ludziom mięso? Bo dopiero, gdy wszelka zieleń była zniszczona na ziemi, otrzymał człowiek zezwolenie na jedzenie mięsa. To jest jeden z powodów. Drugi powód. Po potopie zezwolono ludziom jeść mięso, by poprzez to zostało skrócone ludzkie życie. Było to następstwem zatwardziałości ludzkich serc. Widzicie? Dlaczego Bóg zezwolił? Pamiętacie tą pierwszą tabelę? Ile ludzie żyli? Ponad 900 lat. A tutaj, zobaczcie, wyobraźcie sobie, gdyby dzisiaj Bóg dał nam w takim stanie, jakim jesteśmy jako ludzie, żyć ponad 900 lat. Jeśli my czasami jednego dnia nie możemy znieść siebie nawzajem, naszych zachowań, prawda? W stanie choroby, cierpienia. Ale to było następstwem zatwardziałości ludzkich serc. Widzicie? Widzicie tutaj? Przeciętny wiek, już po potopie, kiedy ludzie spożywali mięso. Po potopie ludzie jedli głównie pokarmy ze zwierząt. Bóg widział, że istoty ludzkie są zepsute i że człowiek był skłonny wywyższać się dumnie ponad swojego Stwórcę oraz miał skłonności, aby podążać za głosem swojego serca. Skłonności, by podążać za głosem swojego serca. Przez to, co Bóg zrobił? Pozwolił tej długowiecznej rasie, by jadła pokarm ze zwierząt, a przez to skróciła swe grzeszne życie. Wkrótce po potopie obniżył się wzrost człowieka oraz długość jego życia, co było bezpośrednią konsekwencją spożywania mięsa. Widzicie? Aż do czasów Abrama, 175 lat Abram żył. Czwarty okres. I spuścił im jako deszcz manny ku pokarmowi, a pszenicę niebiańską dał im. Pszenicę niebiańską dał im. Ziarno z nieba. Ponieważ w raju Pan sam wybrał pożywienie dla ludzi, przez to wskazał, jaki pokarm jest najlepszy. Tą samą naukę podał również Izraelitom. Pan, wyprowadziwszy Izraelitów z Egiptu, podjął wychowanie ich, by mogli być jego ludem i własnością. Przez nich miał on świat ubłogosławić, miał być ubłogosławiony i pouczony. Pan Bóg zaopatrzył ich w pokarm, który najlepiej, zobaczcie, odpowiadał temu celowi. Nie mięso, lecz mannę, chleb niebiański. Jedynie na skutek ich niezadowolenia i pożądania egipskich garncy mięsa zostało im na krótki czas dane mięso. Jakie były tego skutki? Choroby, śmierć tysięcy Izraelitów. Ludzi wierzących, dzieci Bożych. Jak patrzę czasami dzisiaj na nas, na siebie, dlaczego chorujemy, dlaczego tak przedwcześnie też umieramy? Z czego to wynika?
Gdy Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, jego zamiarem było umieścić ich w ziemi kananejskiej jako lud jaki? Czysty, szczęśliwy i zdrowy. Widzicie? Czysty, szczęśliwy i zdrowy. Zdeprawowany apetyt należało uzdrowić, aby im mógł smakować pokarm pierwotnie przewidziany dla człowieka, a więc owoce ziemi, które dał Pan Bóg w Edenie Adamowi i Ewie. Gdyby chętnie odmówili apetytowi i byli posłuszni jego ograniczeniom, nieznana byłaby wśród nich słabość i choroba. Nieznana by była. Ich potomkowie posiedliby fizyczną i umysłową siłę. Mieliby również co? Dobre zrozumienie prawdy i obowiązków, bystrą orientację i zdrowy rozsądek. Widzicie, co mieliby? Dobre zrozumienie prawdy i obowiązku i zdrowy rozsądek. Lecz oni nie chcieli się poddać boskim wymaganiom i nie zdołali osiągnąć tego poziomu, zobaczcie, jaki Bóg im wskazał, i nie otrzymali błogosławieństw, które mogli otrzymać. Dlaczego? Bo nie chcieli poddać się boskim wymaganiom i nie zdołali osiągnąć przez to tego poziomu, jaki Bóg chciał dla nich. Szemrali na boskie ograniczenia i żądali egipskich kotłów z mięsem. Bóg dał im mięso, lecz stało się dla nich to czym? Przekleństwem. Bóg dał im mięso, ale to stało się dla nich przekleństwem. Oddalając się od planu, który Bóg ustanowił dla nich, Izraelici ponieśli wielką szkodę. Pan Jezus kiedyś powiedział, choćbyście cały świat posiedli, ale na duszy szkodę ponieśli, cóż wam to da? Miał w kontekście zbawienia, osiągnięcia zbawienia. Pragnęli diety mięsnej i ponieśli jej konsekwencje. Nie osiągnęli, zobaczcie, ideału Bożego charakteru i nie spełnili jego zamiarów. Pan dał im, czego żądali, lecz ponieśli straty na duszy. Widzicie? Czy wyobrażacie sobie, że jedząc mięso możemy ponieść straty na duszy? Możemy stracić nawet zbawienie? Cenili ziemskie rzeczy wyżej niż duchowe. Nie osiągnęli tej świętej rangi, jaką On dla nich przewidział. Nie osiągnęli. Pamiętacie, co apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, tam w rozdziale 10? A te rzeczy, wcześniej pisząc właśnie o tym, co miało miejsce w życiu Izraelitów w ich wędrówce do ziemskiego Kanaanu, pisze, a te rzeczy stały się nam na wzór, na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak oni pożądali. A te wszystkie rzeczy przydały się nam na wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na których co? Koniec przyszedł. Czyli ta historia została spisana dla tych, na których przyszedł koniec, którzy będą żyli na krótko przed zakończeniem historii tego świata, czyli na krótko przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Czy te rzeczy, które dzisiaj Bóg objawia nam, czy przydadzą nam się na wzór? Czy wyciągniemy z tego właściwe lekcje dla siebie? Mamy przykład starożytnego Izraela i przestrogie, aby tak nie robić, jak oni robili. Przykład. Historia ich niedowiarstwa i buntu jest sprawozdana jako szczególna przestroga, abyśmy nie szli za ich przykładem w szemraniu przeciw wymaganiom Bożym. Abyśmy nie szli, moi drodzy, za ich przykładem w szemraniu. Bóg musiał
z powodu ich szemrania przedłużyć ich pielgrzymkę do ziemskiego Kanaanu aż o 40 dni. I z tego samego powodu, zobaczcie, Bóg przedłużył nowotestamentowemu Kościołowi jego pielgrzymkę do niebieskiego Kanaanu. Mamy piąty okres. To ludzie tego okresu, moi drodzy, a więc od wyjścia Izraelitów z Kanaanu do 1844, do rozpoczęcia godziny Sądu Bożego, to ludzie tego okresu właśnie zabili Jezusa Chrystusa. Mimo to byli jednak wierni, o których Biblia sprawozdaje. Taki Eliasz, wielki reformator w Izraelu, gdzie my czytamy, że jego dieta przechodziła trójstopniową reformację, aż do ścisłego wegetarianizmu. Czytamy, że najpierw jego dieta opierała się na chlebie, mięsie i wodzie, potem na chlebie, oliwie i wodzie, kiedy był w Sarepcie, a potem czytamy już tylko o chlebie i o wodzie. Tak będzie z nami. Na krótko przed przyjściem Jezusa, jak Duch Proroctwa sprawozdaje, pozostanie nam jako pokarm tylko chleb i woda. Czyli Jan Chrzciciel był reformatorem. Dzisiaj jako Kościół też mamy być reformatorami. Nasza dieta musi również przechodzić taką transformację. Daniel, jego przyjaciele, pamiętacie, co powiedzieli? Daj nam proszę jarzyn, które byśmy jedli, i wodę, którą byśmy pili. Dostali? Dostali. Zobaczcie, jak Bóg wynagrodził im to. Daniel, czytamy, otrzymał szczególny dar zrozumienia proroctw. Czy chcielibyśmy mieć taki dar? Posiąść taki dar? Jan Chrzciciel, kolejny wielki reformator. Czytamy, że jego pożywieniem był szarańczyn strączkowy i miód leśny. Duch Proroctwa sprawozdaje, że Jan odłączył się od swych przyjaciół i wszelkiego luksusu życia i poszedł na puszczę i żywił się wyłącznie dietą roślinną. No i jeden z największych reformatorów, sam Jezus Chrystus. W Izajaszu czytamy o sposobie jego odżywiania z okresu jego dzieciństwa. Czytamy, że siadłem mleko i miód. Ale Duch Proroctwa sprawozdaje, że Chrystus rozpoczął dzieło zbawienia tym, czym rozpoczął się upadek. Adam upadł przez pożądliwość w jedzeniu. Chrystus stawił odpór pożądliwości. I wielu, wielu innych reformatorów. Taki John Wesley, który też był wegetarianinem, wielkim reformatorem. No i dzisiaj Bóg ma też takich swoich reformatorów. Wiele razy pokazane mi było, iż Bóg stara się doprowadzić nas stopniowo do swego pierwotnego zamiaru. Stopniowo. Widzicie? Jest to proces stopniowy, tak jak w przypadku czytaliśmy Eliasza, innych reformatorów. Tak Bóg prowadzi nas dzisiaj, stopniowo, do swego pierwotnego zamiaru, aby człowiek żywił się naturalnymi produktami ziemi. Ponad 20 lat nie spożywam mięsa. Muszę powiedzieć, że myślałem, że jest to już ta Boża idealna dieta dzisiaj dla swoich dzieci. Tak myślałem. Ale nie mogłem się sobie z jednym poradzić. Z częstymi chorobami, przez które przechodziłem. No bo czytaliśmy obietnicę, że jeśli będziemy się trzymać tego pierwotnego planu Bożego, to czy choroba dotknie nas jako kogoś? Przecież to jest obietnica. Żadna choroba nas nie dotknie, prawda? A jednak. A więc widzicie, Bóg stara się nas stopniowo prowadzić. I zobaczycie, dzisiaj Bóg
poprowadzi was o kolejny krok do przodu, aby doprowadzić nas całkowicie do pierwotnego jego zamiaru, abyśmy żywili się tylko produktami naturalnymi, produktami z ziemi. Jakie to są? Jarzyny, owoce, zboża. To one powinny stanowić naszą dietę. Ani jeden kawałek mięsa, zobaczcie, nie powinien dostać się do naszego żołądka. Ani jeden. Jedzenie mięsa jest nienaturalne. Mamy wrócić do pierwotnego zamiaru Bożego, jaki był przy stworzeniu człowieka. Powracamy do Edenu. Czy nie nadszedł ten czas, aby ludzie przestali dzisiaj spożywać mięso? Duch Proroctwa mówi, jak mogą ci, którzy usiłują stać się czystymi i świętymi, aby być towarzyszami aniołów niebieskich, spożywać nadal jako pokarm coś, co ma tak szkodliwy wpływ na duszę i na ciało? Jak ci, którzy usiłują stać się czystymi i świętymi, w przyszłości stać się towarzyszami aniołów niebiańskich, niech raczej wrócą do pokarmu, jaki był dany człowiekowi na początku. To jest poselstwo dzisiaj do Kościoła. I szósty okres. To jest ten okres, w którym my dzisiaj my żyjemy. Wśród tych, którzy oczekują przyjścia Pańskiego, wierzę, że do takich należymy, jedzenie mięsa będzie ostatecznie odrzucone. Mięso przestanie być częścią składową ich diety. Powinniśmy stale, zobaczcie, o tym pamiętać, stale i w takim kierunku co? Podążać. Nie myślę, abyśmy jedząc mięso byli w zgodzie z tym światłem, jakie Bóg czy Bogu podobało nam się dać. Pamiętacie, kilka tygodni wstecz, kiedy studiowaliśmy w lekcjach szkoły sobotniej, pamiętacie, na temat właśnie tego tematu, tego zagadnienia, pozwoliłem sobie zacytować niektóre tutaj z tych wypowiedzi. Już po zakończeniu ktoś wstał i tak ostentacyjnie powiedział, a ja będę jadł mięso. Tak, tylko czy będziesz wtedy co? Żył zgodnie z tym światłem, które Bóg dzisiaj daje. Bo ty możesz, prawda? Ale co zrobimy z tym światłem, które Bóg dzisiaj nam daje? Wśród ludu, zobaczcie, który twierdzi, iż oczekuje rychłego zjawienia się Chrystusa, powinny być widoczne większe reformy. Jeszcze większe reformy. Reforma wśród naszego ludu dzieła, którego jeszcze dotychczas nie dokonała. Którego jeszcze nie dokonała. To jakie to dzieło ma być? Czego Bóg jeszcze od nas, prawda, oczekuje? W tym dziele reformacji, reformowania życia. I teraz słuchajcie. Zboża i owoce przyrządzone bez tłuszczu i w możliwie, bo czasami nie ma takich możliwości, naturalnym stanie powinny być spożywane przez ludzi, jakich? Którzy przygotowują się na zabranie ich do nieba. I tu możemy zadać sobie pytanie. Czy należymy do takich ludzi, którzy przygotowują się na zabranie do nieba? A może nie? A jeśli tak, to widzicie, zboża i owoce przyrządzone bez tłuszczu w możliwie naturalnym stanie powinny być spożywane. Takich pokarmów nasz jadłospis powinien się składać. Zboża, owoce, orzechy i jarzyny.
stanowią dietę, jaką wybrał dla nas nasz Stwórca. Pokarmy te, przygotowane w jak najprostszy sposób i najbardziej naturalny sposób, są najzdrowsze i najpożywniejsze. Dostarczają siły, wytrzymałości i tężyzny umysłowej, jakich nie daje bardziej złożona i pobudliwa dieta. Widzicie? W jaki sposób przygotowane? Najprostszy i najbardziej naturalny. Zobaczcie, ile czasu często zajmuje nam przygotowanie posiłku. Byłoby lepiej dla nas, gdybyśmy mniej gotowali. Ile nam czasu zajmuje gotowanie? Ile byśmy zaoszczędzili na czasie? A więcej spożywali owoców w ich naturalnym stanie. Polecamy szczególnie owoce jako czynnik jaki? Jako czynnik życiodajny. Widzicie? Owoce jako czynnik, który daje naszemu ciału co? Co wprowadza do naszego ciała? Życie. Lecz nawet owoce nie powinno się jeść po ofitym posiłku. Dlaczego? Owoce mają to do siebie, że one szybko co? Szybko trawią. Przedostają się bardzo szybko do krwiobiegu przez układ pokarmowy. Teraz, gdy my je spożywamy już po obfitym posiłku, to co się z nimi dzieje? One cały czas zalegają i fermentują w organizmie. Proces gnilny następuje, zatrucie organizmu następuje, zatoksycznienie organizmu. Dlatego zobaczcie, co pisze dalej Ellen White. Wskutek spożywania zepsutych owoców i jarzyn, a tak się dzieje, kiedy one zalegają długo, w temperaturze powyżej 36 stopni. One fermentują w żołądku, a następnie zatruwają krew. I z powodu tego umiera więcej ludzi, niż przypuszczamy. Widzicie? Często jakie zaniedbania powodują, wracają do chorób. Czy my zastanawiamy się nad tym, prawda, kiedy po obfitym posiłku, prawda, spożywamy owoc? Zboża, owoce, orzechy i jarzyny zawierają ile składników potrzebnych nam? Wszystkie, zobaczcie, te właściwości odżywcze, jakie potrzebne są do wytworzenia zdrowej krwi. Wszystkie, nic nie brakuje. Niepotrzebna nam żadna suplementacja sztuczna. Nie dajmy sobie wmówić. Jedząc taki pokarm, potrzebujemy jeszcze co? Dostarczyć czegoś. To nie jest prawdą. W zbożach, owocach, jarzynach i orzechach można znaleźć, zobaczcie, wszystkie składniki pokarmowe, jakich potrzebujemy. Wszystkie. Aminokwasy, enzymy, o których zaraz będziemy więcej mówić, witaminy, mikroelementy, mikroorganizmy, no, minerały, wszystko. Życie będące w zbożach i jarzynach przechodzi na konsumenta. To są żywe pokarmy. I my spożywając je, co przyjmujemy? Życie. O ile lepiej jest pobierać je bezpośrednio, jedząc pokarm przewidziany przez Boga dla nas. Zdrowe owoce, spożywane w obfitości, stanowią najlepszy pokarm, jaki możemy zaproponować tym, którzy przygotowują się do dzieła Bożego. Jeśli przygotowujemy się do dzieła Bożego, to zobaczcie, co jest zalecane nam, spożywanie czego? Owoców w obfitości. Owoce nie przedawkujemy. Będę więcej mówił za chwilę. Bo nie w sposób. Bo owoce dostarczają nam
wszystkiego, co potrzebne. I gdy my dostarczymy tego, czego organizm potrzebuje, to organizm da nam sygnał, że co? Że już wystarczy. A jeśli tego nie dostarczamy w pożywieniu, tego sygnału, tej informacji nie ma. I my jemy. Jemy, jemy i nie ma tego, tej informacji. A więc jakie jedzenie musi być? Jaki musi być pokarm? Musi być żywy, a więc musi dostarczać nam, naszym komórkom, czego? Aby nie obumierały życia. Musi być pełny, czytaliśmy, musi dostarczyć nam wszystkich składników potrzebnych do tego, aby organizm mógł właściwie funkcjonować, i jakościowe. Nie może być pokarm zepsuty i powodować fermentacji w organizmie, zatruwania organizmu. A więc żywe, pełne i jakościowe. Co to takiego? Styl życia, moi drodzy, na pokarmach ożywionych opiera się na jednej podstawowej zasadzie. O tym chciałbym, abyśmy to zapamiętali. Proszę. Opiera się na czym? Na życiu. Życie pochodzi z życia. Życie naszego ustroju jest niczym innym, jak sumą żyć indywidualnych komórek naszego ustroju. My składamy się z miliardów komórek. Czym jest śmierć? Jest pozbawieniem życia tym komórkom. Ożywione komórki ożywiają ciało. I o to musimy dbać. Musimy ożywiać nasze komórki. Musimy wprowadzać poprzez pokarm życie do tych komórek. Zdrowe komórki robią ciało zdrowym. Widzicie? W swoim pierwszym liście apostoł Jan tak ładnie napisał, że Chrystus jest naszym życiem. Obecność Chrystusa w naszym życiu co wprowadza do naszego duchowego życia? Życie. Kto ma Syna, ten ma życie. A czym my jesteśmy jako Jego dzieci, jako Jego Kościół? Jesteśmy Jego ciałem. Kościół jest Jego ciałem. Kościół jest, byśmy powiedzieli, sumą, tak jak nasze ciało składa się z miliardów komórek, tak Kościół jest sumą żyć indywidualnych, poszczególnych członków w Kościele. I dlatego Bóg indywidualnie dba, zobaczcie, o zdrowie każdego po to, aby Jego ciało, Jego Kościół był w pełni jaki? Był zdrowy. Duchowo zdrowy. Pan Jezus pragnie, aby wszyscy dzisiaj w Kościele byli bez nagany na Jego przyjście, zarówno duch, dusza i ciało. Bóg się o to troszczy. Ale troskę o ciało powierzył komu? Nam, ludziom. On dba o naszą duchową sferę, ale nam powierzył troskę o nasze fizyczne życie. W jaki sposób mamy pielęgnować zdrowe komórki? Zasadę można podsumować przez równanie życia i śmierci. Co to znaczy? A mianowicie, lepsze zdrowie równa się włączyć życie, a wyłączyć śmierć. To jest to, co dzieje się w naszym duchowym życiu. Kiedy my włączamy, czy wprowadzamy do siebie to duchowe życie, czyli Chrystusa, to automatycznie wyłączamy co z naszego życia? Śmierć. Im więcej życia, więcej Chrystusa w nas, tym mniej czego? Śmierci. Lepsze zdrowie jest wynikiem włożenia więcej życia.
czyli ożywiającej strawy, do ustroju, a pozbycia się śmierci, czyli trującego mułu z ustroju. Co to znaczy włożyć życie w nasz ustrój? To znaczy, że to my dostarczamy naszym komórkom ożywiającej strawy. Tak jak Jezus, już jak wspomniałem, troszczy się o dostarczenie nam codziennie zdrowej strawy duchowej, w postaci czego? Tego pokarmu duchowego, czyli tego chleba fizycznego, tego ziarna, zboża, byśmy powiedzieli, tak my mamy dostarczyć naszym komórkom ożywiającej strawy i tlenu. Tlen jest podstawą dla zdrowych komórek, dla żywych komórek, aby mogły żyć. W ten sposób, zobaczcie, Pan Bóg co robi? Przywraca nas na swój obraz i podobieństwo. I my mamy cząstkę w tym, co Chrystus czyni w nas. Wiecie, w tym stajemy się podobni do Boga, na obraz i podobieństwo Boże. Tak jak Bóg wprowadza życie duchowe w nasze życie, tak my również, wprowadzając życie poprzez pokarm, który spożywamy, też ożywiając te nasze komórki, mamy udział w czym? W ożywianiu, dawaniu życia. Nie tylko poprzez prokreację, prawda? Ale również poprzez spożywanie my również co? Dajemy życie, życie naszym komórkom. Czyż nie jest to piękne poselstwo? Prawda? Czym jest ożywiająca strawa? Mówiąc prosto, jest pokarmem łatwostrawnym, który nie został zabity, czyli poddany obróbce, podgrzaniu, gotowaniu, smażeniu, czyli zabiciu. Obróbka, podgrzewanie zabija. Świeża żywność, zanim zwiędnie lub ulegnie zepsuciu, wspomaga nasze zdrowie, utrzymując nasz ustrój w wysokiej kondycji. Świeża żywność utrzymuje nasz ustrój w wysokiej kondycji. Nadmierna natomiast obróbka termiczna niszczy żywe tkanki roślinne i zwierzęce wraz z zawartymi w niej składnikami. To nic innego, to nie ma nic wspólnego z żywym ustrojem. Dieta zawierająca duże ilości surowej, natomiast termicznie niezniszczonej żywności, podnosi naszą zdrowotność. Czyli tak jak następnie wspomniałem, czy dzisiaj jest możliwe, abyśmy żyjąc w takich warunkach, gdzie wszystko jest co? Zniszczone. Powietrze, pokarm, wszystko jest zniszczone. Czy jest możliwe, aby podnieść naszą zdrowotność, aby Bóg rzeczywiście, tak jak w tej obietnicy czytaliśmy, gdy przyjdzie Chrystus na tą ziemię, będzie miał lud jaki? Zdrowy, który przejdzie ten trudny okres na krótko przed przyjściem Jezusa, czyli ten odwieczny plan, jaki Bóg już miał dla Starego Testamentowego Izraela, chcąc, aby wszedł on zdrowy do ziemskiego Kanaanu. Czy jest możliwe, aby Bóg wprowadził nas zdrowych do niebiańskiego Kanaanu? Obróbka termiczna niszczy białko, doprowadzając je praktycznie do bezużyteczności. Często słyszę, jak ludzie tłumaczą się, dlaczego jedzą mięso. Dlaczego jedzą mięso? Mówią, dla białka. Czy jest to prawdą? Czytaliśmy, że to pożądliwość. To nie białko. Tak naprawdę, zobaczcie, im więcej spożywamy świeżych, ożywionych produktów, tym bardziej ustrój zmniejsza zapotrzebowanie ilościowe na pokarm. Wcale my dużo nie potrzebujemy.
Nasze ciało nie potrzebuje na tyle pokarmu, co potrzebuje czego? Zbierają pokarmy tych wszystkich pożywczych składników. A więc jedząc bogatsze w pożywki surowe, ożywione produkty, ustrój stopniowo zdrowieje i jego aktywność metaboliczna zaczyna wzrastać. Dotyczy to również lepszego wchłaniania oraz metabolizowania pożywek. Zaledwie połowę ilości białek spożywanych w surowym stanie jest wtedy potrzebnych, w przeciwieństwie do termicznie zniszczonego białka zwierzęcego. Moi drodzy, białka nie są bardziej ważne od innych składników. A prawdę powiedziawszy, przegrzane białko staje się uzależniające. Przegrzane białko wcale nie odżywia ustroju. Nie jest prawda. Można dostarczyć wszystkich potrzebnych białek surowego pokarmu roślinnego. Nawet owoce mają białko. A tak naprawdę my nie potrzebujemy białka. A jeśli to naprawdę w małych ilościach. My potrzebujemy aminokwasy. Zobaczcie, taka krowa, prawda, która je tylko trawę. Zobaczcie, jak na wadze przybiera, jak szybko. To by znaczyło, że w trawie co mamy? Nie mamy białka tak naprawdę. Mamy aminokwasy, bo do budowania ciała potrzebujemy aminokwasy, a one są w roślinach. Do budowania zdrowego ciała. Czym są żywe i surowe pokarmy? Całość gotowanego jedzenia jest pozbawiona enzymów. Nie ma enzymów. Temperatura powyżej 38 stopni zabija wszystkie enzymy. A powyżej 40 już zaczyna zabijać witaminy. Temperatura 80 stopni nie ma nic. Nie ma nic, co mogłoby ożywić nasze ciało. Czym są enzymy? Są siłą życiową lub energią jedzenia. Enzymy są energią jedzenia. One pomagają w trawieniu i wchłanianiu pożywienia. To jest tak jak Słowo Boże, które jest czym? Jest tym pokarmem duchowym. Gdy my karmimy się tym duchowym pokarmem, aby ono mogło w właściwy sposób być wchłonięte i przyswojone do naszego duchowego życia, to co my potrzebujemy? Takich duchowych enzymów. Takiego duchowego enzymu, czyli Ducha Świętego, który jest tą energią, tą siłą, prawda, życiową, duchową. Tak więc jeśli spożywamy pożywienie ubogie w enzymy, nasze ciało nie będzie mogło maksymalnie wykorzystać jedzenia. I to powoduje zatrucie w ciele. Nasze ciało jest zatrute, zatoksycznione. I czego wymaga? Oczyszczenia. Surowa dieta, moi drodzy, jest dietą naturalną. Każdy pojedynczy naturalny organizm na tej planecie je wyłącznie surowy pokarm. Jeśli już tak naprawdę chcemy jeść mięso, to jedzmy je w stanie surowym, tak jak jedzą to wszystkie naturalne organizmy na planecie Ziemia, które spożywają mięso. Bo gdy zwierzę, zobaczcie, spożywa mięso, to spożywa go kiedy? Kiedy ono jeszcze ma w sobie, jeszcze ma życie. A my co robimy? To mięso już nie ma życia, nie ma nic. Żadne stworzenie żyjące na wolności nigdy nie było manipulowane pokarmem. Zapamiętajmy to sobie. Przegrzane pożywienie to obumarłe pożywienie. Człowiek
Cokolwiek przegrzanego lub zdenaturowanego to jedynie uśmiercona substancja. Nie można więc odmłodzić komórek przez obumarłe materiały. Tylko życie daje życie. Jaka więc jest różnica między pokarmem żywym a pokarmem surowym? Zarówno żywe, jak i surowe pożywienie posiada enzymy. Z tym, że w żywym pokarmie zawarty jest enzym, ten enzym jest intensywniejszy. Surowe, na przykład nieskiełkowane orzechy, zawierają enzymy, ale w uśpionym stanie. A więc co musimy zrobić? Musimy je obudzić. W jaki sposób? Aby uaktywnić enzymy zawarte na przykład w migdałach, co robimy? Moczymy je dokładnie na dobę wodzie. I gdy migdały zaczną kiełkować, enzymy zaczynają uaktywniać się i potem uważane są za żywe. I to jest dopiero pokarm, który wprowadzając do naszego organizmu zaczyna ożywiać nasze komórki, dając życie. Co więc takiego złego jest w gotowanym pokarmie? Gotowany pokarm jest obumarłym pokarmem. Nie można odmładzać żywych komórek za pomocą obumarłego pokarmu. Zapamiętajmy sobie, ogień niszczy. Ogień zniszczył Sodomę i Gomorę. I ogień zniszczy świat, zniszczy zło, wszelkie zło, gdy Chrystus przyjdzie na tę ziemię. Ogień jest środkiem niszczącym. I to jest to poselstwo. To jest to poselstwo, o którym czytaliśmy. Spożywajmy pokarm w jego stanie jakim? Naturalnym. W możliwie stanie naturalnym. Gotowany pokarm zatyka ustrój, poczynając od jelita grubego, niszczy oraz irytuje wszystkie organy wewnętrzne. Powoduje kapryśne zachowanie, jest powodem przedwczesnego starzenia oraz sztucznie wytwarzanych chorób. A żywa dieta? Żywa dieta, moi drodzy, najpierw co? Oczyści cię od wszystkich szkodliwych trucizn. A następnie dojdziesz do ożywionego poziomu zdrowia. To, czym jest owoc, to nic innego jak sprzątacz. Surowe, dojrzałe owoce uchodzą za najlepsze źródło pożywienia. Lubię ten kolor ostatnio, wiecie? Jestem zakochany w tym kolorze. Dlaczego? Bo staram się coraz więcej spożywać właśnie takich roślin koloru zielonego. Dlaczego? Bo one posiadają chlorofil. A chlorofil, moi drodzy, jest niczym innym jak krwią roślin. Duża zawartość chlorofilów, na przykład w trawie pszenicznej, działa jak magnes, wyciągając toksyny z naszego organizmu. Chlorofil to wewnętrzny dezodorant, który oczyszcza tkanki i ma właściwości łagodzące i kojące. Chlorofil to krew roślin, jest bardzo podobna do naszej krwi, ponieważ ma te same prawie składniki, no praktycznie niczym nie różni się od krwi, od hemoglobiny, za wyjątkiem tam, że w hemoglobinie jest atom żelaza, tutaj jest atom magnezu. Ale tak, skład jest ten sam. A hemoglobina, wiecie, że jest odpowiedzialna za transport krwi, transport tlenu do komórek, czyli dotlenia nasze komórki. Widzicie, dlaczego Pan Bóg dał na samym wstępie, czytaliśmy już w Edenie, oprócz owoców również co? Zielone rośliny? Zielono-liściaste? Dlaczego ludzie tak długo żyli przed potopem? Dlaczego dzisiaj nie? Bo tlen. Dlatego to, co następnie wspomniałem, co zacytowałem, prawda, z tego, z jednego z kazań Jonesa, że na krótko przed przyjściem Jezusa ludzie zostaną pozbawieni czego? Pozbawieni tlenu. Po to, by doprowadzić człowieka do stanu, gdzie nie będzie w stanie już mógł właściwie funkcjonować.
A więc kończąc, chciałbym zacytować jeszcze jeden z dwa teksty z pierwszego listu Jana, gdzie czytamy, że jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest światłości, społeczność mamy z sobą i co? I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od czego? Od wszelkiego grzechu. Tak jak w naszym życiu duchowym krew Jezusa oczyszcza nas od tych toksyn, czyli tych grzechów, tak również, zobaczcie, te wszystkie zielono-liściaste rośliny, które zawierają w sobie ten składnik oczyszczający nas z tych również toksyn, które zatruwają nasz organizm. A więc widzimy te wszystkie również analogie. To, co Chrystus dokonuje dla naszego życia duchowego, my czynimy dla naszego życia fizycznego, doczesnego. Bóg daje nam dzisiaj takie możliwości, daje nam takie środki. Bóg dał nam taką obietnicę, aby w zupełności oddzielić nas dla poświęcenia dla Niego, aby cały nas, duch, dusza i ciało były bez nagany zachowane na przyjście Jezusa Chrystusa. I to jest obietnica. Jest to temat, którego nie sposób wyczerpać na jednym spotkaniu. Dlatego będę chciał jeszcze na kolejnych spotkaniach ten temat kontynuować. Dlatego, że chciałbym, abyśmy mieli tą pełnię wiedzy na ten temat, jak czytaliśmy. Bóg dzisiaj chce nam dać pełną wiedzę, abyśmy mogli co? Zastosować to w swoim życiu, abyśmy nie musieli żyć w nieświadomości. Bóg przedsięwziął środki zaradcze, wiedząc, że w takim czasie przyjdzie nam żyć, aby nas uchronić przed chorobami. Ponieważ Bóg chce mieć lud jaki zdrowy. I ja, moi drodzy, wierzę w to. Dzisiaj Bóg daje nam takie możliwości. Ja wierzę, że przyjdzie taki czas, że kiedy nie będzie już takich możliwości, Bóg w sposób nadnaturalny będzie przywracał ludziom zdrowie. Ale dzisiaj jeszcze jest taki czas, gdzie Bóg daje środki, daje możliwości, daje świadomość. I teraz apel do nas, czy my chcemy z tego skorzystać? Czy chcemy być zdrowymi? Chcemy być szczęśliwymi? Czy chcemy lepiej posiąść prawdę i rozumieć ją? Bo my wiemy, że to ma wielki wpływ również na zrozumienie prawdy. To poselstwo, moi drodzy, zapewnia nas, w 100% zapewnia, że jest to możliwe, że możemy być zdrowi, nawet jeśli teraz jesteśmy chorzy. Pamiętacie, Bóg może przywrócić do życia nasze schorowane, obumarłe, obumierające już komórki. Ale decyzja należy do nas. Czy chcemy taką decyzję podjąć? Jeśli chcemy, jeśli teraz, gdzieś głęboko w naszym sercu jest to wielkie pragnienie, aby iść za tym Bożym głosem, aby uchwycić się mocno tych Bożych obietnic, czy chcielibyśmy Bogu to powiedzieć? Jeśli tak, chciałbyśmy powstali, ja uklęknę i będę się modlił, aby Bóg dał nam takie możliwości. Nasz drogi Ojcze w niebie, Ty, który stworzyłeś nas do życia, do szczęścia, do życia w zdrowiu, w radości, pokoju, który dałeś nam wszystko, co potrzebne właśnie do tego, abyśmy takie szczęśliwe życie i w zdrowiu mogli prowadzić. Dziękujemy Ci, że nawet grzech i warunki, w których przyszło nam żyć, nie muszą przekreślić Twoich odwiecznych planów dla nas. Dziękujemy Ci, Panie,
że dałeś nam tak cudowne poselstwo. Poselstwo zdrowia, poselstwo, które ma dać nam jeszcze większe możliwości służenia Tobie, służenia innym. I za naszym pośrednictwem pokazania innym, że posłuszeństwo i wierność Twoim zasadom opłaca się, że warto, Panie, uchwycić się Twoich obietnic, że warto korzystać z tych środków, które dajesz nam. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy dzisiaj właśnie studiować ten temat, że otwierałeś przed nami Twoje słowo, tak wyraźne, tak czytelne i tak przemawiające. Ojcze drogi, chcę teraz prosić za wszystkich tutaj obecnych, wszystkich, którzy słuchali tego przesłania skierowanego do nas, abyś każdemu z nas pomógł, Panie, wytrwać w tym postanowieniu. Abyś każdemu pomógł nam, Panie, umożliwiając nam korzystanie z tych środków, z żywej, pełnej i jakościowej żywności. Dał nam środki do tego. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, który był obecny. I prosimy Cię, aby obecność Ducha zawsze towarzyszyła nam. Aby Jezus Chrystus, który jest naszym życiem, aby ożywiał nasze duchowe życie. Aby nasz duch, dusza i ciało już teraz w pełni było gotowe na przyjście Pana Jezusa. Aby Pan Jezus mógł przyjść. Aby mógł wprowadzić nas do tego miejsca rozkoszy, do miejsca, gdzie będziemy rozkoszować się tym najlepszym pokarmem, a przede wszystkim rozkoszować się obcowaniem z Tobą. Dziękujemy Ci za to w imieniu Pana Jezusa. Amen.